trochę okoliczności podobne. Znaczy nie podobne, ale jestem w innej części pracowni. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. To ja, Adam Radzik, malowanie obrazów krok po kroku. Jak obiecałem, dzisiejszy odcinek będzie bardzo treściwy. W ogóle jestem tutaj po to, żeby was motywować, zachęcać, zapalać za malowanie obrazów. A dzisiaj będzie troszeczkę, no mam nadzieję, więcej treści niż tylko same gadanie, moje gadulstwo. Moi kochani, moi kreatywni, moi wszyscy, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że to, co zrobiłem w ostatnim odcinku, czyli otworzyłem podwoje naszej grupy facebookowej Kreatywni Polska i do niej możesz dołączyć w każdym momencie bez żadnych tam wsparcia, opłat. To już jest nas prawie 200 osób, 190, nie pamiętam ile, ale już jest prawie, dobijamy do 200. Także zapraszam, jeżeli wszyscy z was, każdy z was, i to nie patrz na to, czy tam jesteś już zaangażowany w to bardzo i piękne obrazy malujesz, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z malowaniem, zapraszam do Kreatywnych Polska. Ja zaczynam odcinek, dzisiaj będą podstawy malowania obrazów i pierwsze rzeczy, które, ale o tym za chwilę. Także zaczynam, start! Mówiłem, to widzicie, jakąś jedną z abstrakcji, do której sięgnąłem poprzednio, znaczy niedawno. Też troszeczkę z powodu tego, bo dzisiaj będzie się w ogóle dużo to zmieniało w tym kadrze i będziecie widzieli różne rodzaje kompozycji, bo o tym dzisiaj chcę powiedzieć. Na początku już wspomniałem o tym, że bardzo was zapraszam do grupy Kreatywni Polska. Tam udzieli ci wsparcia każdy, w sensie takim, że podpowie, doradzi i będziesz mogła się uczyć malowania i tę przygodę kontynuować z gronem pięknych, wspaniałych, fantastycznych ludzi, którzy tam się znajdują. Także zapraszam cię gorąco. Mówiłem, kiedyś to było wsparcie i tam trzeba było, ale do wsparcia, jeżeli podoba ci się to, co robię i czerpiesz z tego jakieś korzyści jestem ci pomocny, to też zapraszam do tego, ale o tym może na końcu powiem. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, że każde działanie twórcze, każdy rodzaj, czy to będzie dzieło malarskie, czy to będzie dzieło literackie, czy dzieło muzyczne, każdy, czy nawet uczyliśmy się w szkole, nie? Że to, jeżeli piszesz wypracowanie domowe z języka polskiego, to powinno to zawierać takie trzy podstawowe rzeczy, czy elementy, czyli wstęp, czyli to wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie. Tak samo jest w malowaniu obrazów. Każdy z tych etapów jest istotny i każdy, jak gdyby nie można zacząć od malowania obrazów, od zakończenia, czy tam od rozwinięcia czegoś, czego jeszcze nie ma. Także na każdym etapie. Pierwszą podstawową rzeczą jest ten wstęp, czyli w tym przypadku w malowaniu obrazów szkic, który wpływa na to, jak później to dzieło, na każdym etapie będzie widać, powinno być widać to, co malujesz i to, w jaki sposób realizujesz ten wybrany temat przez siebie, ale też na każdym etapie powinno być, no każdy etap ma swój czas i ma swoją wartość, swoją rolę do odegrania w tym powstaniu już finalnie dzieła, tego twojego dzieła, twojego obrazu. Także dzisiaj zacznę od tego, że wprowadzeniem będzie takie, taka decyzja, co chcę namalować. Ja dzisiaj będę malował i tutaj teraz zobaczycie, będzie to obraz, może powinienem najpierw powiedzieć o czym innym, ale dlaczego pokazałem to? Nie, dobrze, to będzie tak. Teraz po prostu widzicie to, co będę dzisiaj malował. To są słoneczniki. Specjalnie wybrałem temat kwiatowy, po pierwsze prosty, w sensie, że większości z was, no nie wszyscy, ale większości z was malujecie, czy tam kiedyś sięgnęliście po taki temat i malujecie kwiaty, ale też chodzi o to, żeby
o tym, co, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, żeby to było... Nie wiecie, kwiat to jest, ma taką naturę, że jeżeli namalujesz, nie wiem, na przykład takie słoneczniki, no to wiadomo, kolor decyduje, kształt, no w przypadku każdego, na konie to też będzie kolor, kształt i tak dalej, portret to też będzie kolor, kształt i nasycenia barwne i tak dalej, ale chodzi mi o to, że będzie to prostsze niż od razu na przykład studium portretu, tak? Ale do tego też będą takie odcinki na moim kanale, czy tam studium konia jeszcze w biegu, czy tam i po prostu tam już trzeba po prostu, wiesz, jak czegoś nie trafisz, to już możesz w proporcjach się zgubić i czy tam w kształtach. I... Dobrze. Słuchajcie. Każdy obraz rozpoczynamy w ten sposób, że przy wyborze tematu zakładamy, jaki to ma być rodzaj kompozycji. Kompozycja to w obrazie to polega na tym, że każdy z elementów musi być w jakiś sposób wyważony, musi być skonkretyzowany w ten sposób, że jeden bez drugiego jak gdyby w obrazie nie mógłby istnieć i nie sprawiałby, żeby ta kompozycja... No, co wpływa na poprawność kompozycji? Na poprawność kompozycji wpływają wielkość, proporcje tych elementów obrazu, ich kształty, które są z góry odczytywane jako kształt i że siedzą, jakby są umiejscowione w odpowiednim, w dobrym miejscu. I to... Nie nabędziesz tej umiejętności od razu, być może, ale też właśnie po to na przykład jest Grupa Kreatywni Polska, żeby czy moje wskazówki, moje porady tutaj i to, co teraz będę tutaj robił, żeby ci o tym, na ten temat, żebyś miała taką świadomość miał i żeby to ci właśnie wytłumaczył. Dlaczego ja dzisiaj w ogóle robię taki odcinek? Bo oglądając wasze prace, nie zawsze, teraz już coraz więcej będę pisał, będę z wami w kontakcie i będę korygował, jak gdyby, oczywiście dla tych, którzy chcą, nie? Którzy chcą, żebym mógł być im pomocny i chcieliby z takich korekt skorzystać, to będę was na to uwrażliwiał i będę wam podpowiadał, dlaczego tak jest, ale tak generalizując, ja wiem, że są osoby, które to już mają, są poza tym etapem, na tym etapie, że zrozumiały, na czym to polega, a są też takie, które rozpoczynają, jeszcze nie mają tej umiejętności w sobie, żeby sobie to uświadomić. O, to chyba najlepsze słowo. Zobaczcie, to jest rodzaj kompozycji takiej otwartej, abstrakcyjnej, dlatego użyłem tutaj jako pierwszego przykładu obrazu abstrakcyjnego. Jeszcze parę tutaj mam na podorędziu, których też będę chciał wam pokazać. Chodzi mi o to, że nawet w kompozycji abstrakcyjnej ważne jest to, w jakim miejscu ten kolor, ten kształt jest umiejscowiony, jest w którym miejscu obrazu on się tam gdzieś tam znalazł. Ja już teraz nie mówię, bo tutaj oczywiście faktura, to jest obraz malowany na jakimś etapie, ale chodzi mi o to, że w kompozycjach abstrakcyjnych ta kompozycja jest bardziej otwarta. Ona, można by ją było kontynuować. Ja w ten sposób zaprojektowałem, zakomponowałem ten obraz, że, no bo tutaj na przykład ten kształt tego kółka, który, on wiadomo, mógłby się, to był jakiś zamysł, żeby to zrobić, żeby w ten sposób. Widzicie, nie wiem, jeżeli ktoś pamięta ten obraz z poprzedniej fazy, to już widzicie, co się dzieje, po prostu jaki jest odlot, jaki jest ten. Ale chodzi mi o to, na przykład taki rodzaj kompozycji. Ja będę tutaj przy okazji... O, i o jednym miałem powiedzieć, bo przy sztaludze. Jak widzicie, tutaj na górnej i dolnej listwie, na dolnej, górnej i dolnej listwie tej sztalugi nakleiłem taką taśmę malarską, taką taśmę. Nie zrobiłem tego, przyznaję się, bez bicia. Mam dwie, to jest w ogóle sztaluga, którą będę chciał wam ofiarować moją autorską dedykacją i tak dalej. To dowiecie się w następnych odcinkach dla osób, które mnie wspierają, które mnie patronują i tak dalej na Patronite. To wszystkim osobom takie będziecie mieli ode mnie taką, w prezencie takie sztalugi. Ale chodzi o to, że poprzedniej to dopiero dzisiaj sobie uświadomiłem.
Ja tu ucząc was malowania, powinienem o takich rzeczach wam też mówić. Dobrze jest okleić tę krawędź, te krawędzie, bo później no, musiałbyś być mistrzem świata, żeby tego nie pobrudzić. A taka taśma malarska, papierowa nawet, naklejona na te krawędzie, powoduje to, że później przy malowaniu tej... Dlatego to zrobiłem, bo najpierw postawiłem na tej starej, którą już tu obmalowałem, obsmarowałem, wybrudziłem. I mówię, nie, bo to mi to będzie to odcinało ładnie i będziecie widzieli całą tą wielkość obrazu, ten cały kształt, a tutaj te brudy mogłyby wpłynąć na to, że to by nie było takie czytelne. Dlatego radzę wam, możecie coś takiego robić i później wiecie, jak to wybrudzisz, to przy każdym kolejnym możesz sobie obrazie tę taśmę odkleić i zawsze ta listwa będzie czysta, te listwy będą czyste, a będzie można to po prostu wyjąć, założyć, zakleić nową taśmę i tak dalej. To na przykład jest kompozycja abstrakcyjna. Przy okazji pochwalę się jakimiś obrazami, które tu mam w pracowni i ten obraz był malowany... dobrze jest, siedzi. Ten obraz jest malowany... nawet widzicie stare złoto tutaj ten... Ale tę kompozycję to już w ogóle można konstruować jakby... Ona jest bardzo dekoracyjna, ta kompozycja. Bardzo... ja wiem, że ona też ulegała... Ja mam taką... taką manierę, nie wiem, czy u was też to macie, że po prostu jak maluję obraz, to później nie mogę, nawet Picasso, Pablo Picasso o tym mówił, i te jego słowa mi tak utkwiły, że jeżeli powiesz, że obraz jest skończony, to sam jesteś skończony. To chodzi mi o to, że w każdym obrazie, kiedy już jest ten etap, ja będę przy kolejnych etapach malowania obrazów o tym mówił, ale chodzi mi o to, że na każdym etapie, tak jak opowiadałem wielokrotnie, że wiesz, malujesz, siadasz do tej sesji malowania i jesteś niesiona tą pasją, tym zaangażowaniem, tą radością tego tworzenia, a później następnego dnia spoglądasz na ten obraz i mówisz, o nie, co za koza, co to jest, co się stało, to trzeba poprawić. I chodzi mi o to, że dlatego u mnie ta maniera poprawiania byłaby, dlatego wolę te obrazy oddawać, sprzedawać i tak dalej, żeby nie mieć, bo na tym obrazie takich obrazów mogłoby powstać tego rodzaju kompozycji wiele, a tu jest, tak jak poprzedni wam pokazywałem, bo to już mógłby być, nie wiem, szósty obraz, a jest już, a tam wiecie, kiedyś może jak już nie będę żył, to tam wiecie, rentgenem będą już takie, tak będzie taka technologia, że będą wydobywać te poprzednie warianty i będą później się ludzie zastanawiać, nie no, to jest podobne do tamtego, ale ten to jest zupełnie inna kolorystyka, inny obraz, dlatego o tym chciałem powiedzieć, że po prostu ktoś teraz z osób nowo przyjętych do kreatywnych, że to jest jego pierwszy obraz, to też były kwiaty. Nie pamiętam, nie, przepraszam cię. Chyba, dobrze już, żebym teraz nie pomylił. I poradziłem mu, bo oczywiście w grupie zaczęły się dyskusje, że fajnie to, ale to tam poprawiła, to poprawił. I się okazuje, mówię, zostaw, weź na kolejne płótno i w kolejnym już nie popełnisz takich samych błędów jak w tym. Nie powielisz tych błędów, czy tam zrealizujesz to, namalujesz to zupełnie inaczej i będzie to... ale wracając do tematu. I będzie to nowy obraz, a ten będziesz miał jako ten pierwszy, który zobaczysz, jaki byłem, jaki... Ja w ogóle to odniosłem się od razu do tego, że i do wielu tam w grupie Kreatywni Polska mówię ludziom, że po prostu zostaw takie pierwsze obrazy, nie poprawiaj ich, żeby on był bardziej doskonały, był lepszy, tylko zrób to tak, żeby... Zachowaj go po prostu po to, żeby... I dzieliłem się tym spostrzeżeniem swoim, że patrząc na... Jak wspominając przeszłość i patrząc na to, jaki był mój pierwszy obraz, no to jesteście... W większości jesteście po prostu... Wszyscy jesteście mistrzami świata. Żebyście zobaczyli, jakie były moje pierwsze obrazy, to po prostu byście...
że ja w ogóle mam tę radość w życiu i tę pasję w sobie, że po prostu chcę to robić, to na tym etapie to bym powiedział, nie, to jest porażka, to po prostu, no ale tak jak mówiłem o tych strachach, nie, o tym pierwszy strach to przed brakiem informacji, brakiem doświadczenia, nie możesz czegoś zrobić, dlatego, że ty, bo jesteś od razu mistrzem świata w malowaniu obrazów, czy mistrzynią i od razu zrobisz poprawny, piękny obraz, dlatego to jest droga, to musisz się tego zdobywać tę wiedzę, zdobywać doświadczenie na wiedzę. Wiedzę zdobywasz używając palety, farb, pędzli i tak dalej i na podobraziu to realizujesz. Dlatego to jest bardziej kompozycja otwarta, czyli jest jakiś wybrany fragment. Gdybym jeszcze nie różnicował takich drobnych elementów tego obrazu, wiem, że tu dlatego już nie będę na bazie takiego doświadczenia z takim obrazem abstrakcyjnym, wiem, że przy takim zadrobnieniu takich elementów on się robi dekoracyjny, on mógłby być, nie wiem, wzorem na tapetę albo na jakiś co tam jeszcze, no na przykład i później w tym, czy na jakąś tkaninę, żeby później móc to powielać, no bo gdyby to tak powiem, żeby powielać, to całkiem abstrakcyjny, fajny, nie wiem, na poszwę, na kołdrę, czy na tapetę na ścianę, po prostu o to mi chodzi, że to jest tak rodzaj kompozycji otwartej, która jest bardzo dekoracyjna, która jest, ale to jest właśnie twój wybór. Czy ty chcesz takie obrazy malować, czy możesz właśnie na początku bawić się tylko kolorem i to jest rodzaj kompozycji otwartej. Ale na przykład, tego zostawię na jedną rzecz. Ale na przykład już nawiążę w dzisiejszym temacie, który będzie dzisiejszym tematem, znaczy nie będzie ten, tylko to jest kompozycja zamknięta, tak? To jest obraz kwiatowy, on jest dopiero rozpoczęty i nie patrzcie na to, że tu jeszcze kolorystycznie nie jest on poprawny, ale chodzi mi o to, że to jest kompozycja zamknięta. Jest wazon z kwiatami, jest umiejscowiony i do tego właśnie w konkretnej rzeczywistości jest jakieś tło, jakaś podstawa i tak dalej. I do tego teraz chcę nawiązać w kompozycji zamkniętych, że wasze kompozycje to jest tak, że albo dobra, postawię jeszcze Michaela, że o co mi chodzi? Chodzi mi o pewną rzecz bardzo ważną, bardzo istotną, że jeżeli malujesz, powiedzmy, że tego postawię Michaela. Michael, tutaj weź się postaw tu. O, coś jesteś ciut niewymiarowy. To jest też rodzaj kompozycji zamkniętej, tak? Ale chodzi mi o to, że jeżeli bym namalował tu pewne relacje, odległości musiały być zachowane, żeby ten obraz był kompletną, zamkniętą kompozycją, ale żeby te odległości między czubkiem głowy, tutaj tą częścią, żeby były w ten sposób umiejscowione, żeby to stanowiło kompozycję. No wiadomo, kto to jest, wiadomo. Ale teraz wyobraźcie sobie, nie wiem, czy może taki zabieg zrobię przy montażu tego filmu, gdyby ta głowa była tylko, nie wiem, taką malutką i tu by było tyle tego tła. Tego niebieskiego, żeby ona była po prostu, nie wiem. I to jest właśnie ten błąd, o którym chciałem powiedzieć, że popełniacie, że na przykład komponujecie obraz i jest tam, nie wiem, postać, jest dzban z kwiatami, czy w ogóle kwiaty i owszem, jeżeli znajdujesz w tym uzasadnienie, że tego tła jest dużo, że to jest ten. I to są jedne przy otwartych kompozycjach z takich błędów, że później ja też teraz przy następnym etapie malowania tych kwiatów pokażę jeden z takich obrazów, który takie maki malowałem ostatnio i też mi to nie siedzi, bo i później, ale to wytłumaczę przy okazji tego koloru. Dzisiaj będzie tylko ten wstęp dotyczący tego wstępnego malowania i układania sobie kompozycji, komponowania sobie obrazu. Dlatego to jest tak istotne, żeby te odległości nie były zbyt duże, żeby wiecie, żeby na całym obrazie ta głowa nie była. Tak samo jak teraz wezmę ten bukiet, to
Jakby ten obraz wyglądał, jakby ten bukiet był tej wielkości, tak? Tu by się kończył, tu by się zaczynał i byłby taki mały, a tu by było to... Albo to tło byłoby istotniejsze niż ten bukiet w tym wazonie, albo no tu już by była jazda taka bez trzymanki, że ja oczywiście, to jest kompozycja zamknięta i taka no w moim przekonaniu jest zrównoważona, jest, tu siedzi nawet te ciemniejsze elementy, które ten, tu będzie jeszcze zabawa kolorem, ale popatrz, teraz kompozycja zamknięta, w której też będą kwiaty, ale zobacz, zupełnie inaczej to wygląda. Jakiego dynamizmu nadaje kompozycja obrazowi. Teraz jest obraz, też są kwiaty w wazonie. Ten też coś, kurczę, tutaj nie siedzi. Ach, tu, może... Dobrze, już niech leży tak. Dobrze, o tak go ustawię. Jest okej? Okay? To jest też zamknięta kompozycja. Można by było powiedzieć, słuchaj, no trochę przesadziłeś, no bo tu teraz trzeba by było dołożyć tutaj płótna i tu w ogóle trzeba go było przesunąć, żeby ona była w centralnym miejscu. Ona dodaje dynamizmowi tego obrazu. Wiadomo jest, o co tu chodzi, że to są kwiaty w wazonie. Tu skupiamy się na tej grze barw, tych kolorów. Będę tu szukał tych nasyceń, będę tu szukał tych świateł, które na razie są, to jest takie założenie pierwsze kompozycyjne, ale to jest zupełnie dynamiki nadaje temu obrazowi. Dodaje mu, owszem, trzeba oczywiście pamiętać nad takimi... Też w tych obrazach waszych tego taki miałem, kiedyś opowiadałem o takim przykładzie, ale dobra, to już nie będę taki bardzo szczegółowy, że czasem zapominamy o tym, ja tutaj też ten błąd popełniłem, muszę go poprawić, bo zbyt jeszcze troszeczkę, ale to już tylko kolorem, już nie będę wpływał na zmianę kształtu, zmianę proporcji tego wazonu, tylko troszeczkę tego tła tutaj dołożę od dołu i z tej strony, bo też musimy mieć świadomość, że jeżeli namalujesz obraz i komuś się ten obraz spodoba i go sprzedasz, to że ten ktoś będzie chciał go oprawić w ramę. Dlatego jeżeli teraz przy takim, a ta rama to będzie 5 mm co najmniej nałożona na ten obraz, no to ci zabierze i tą kompozycję ci jakoś troszeczkę zniekształci, czy tam ją nie będzie już takiej nie będzie już taka dynamiczna, nie będzie, no po prostu zaburzy ją, tak, że no coś tu jest nie tak, no jak to, przecież tutaj wazon już obcięty, no może akurat w tym przypadku nie byłoby to takie aż drastyczne, ale chodzi mi o to, żeby o tym pamiętać, żeby takie kompozycje, tego rodzaju kompozycje malować w taki sposób, żeby to pamiętać, że może przyszły wasz widz, przyszły odbiorca waszego obrazu będzie chciał wam ten obraz oprawić w ramę i dlatego będzie chciał, no o tym pamiętajcie. No tu mam jeszcze takich parę obrazów, ale to już nie będę może przynudzał i no bo na przykład, dobra, jeszcze to i to też przy okazji tych abstrakcji i tych obrazów, które komponujesz bawiąc się tylko kolorem. I tu już nie ma takiego niebezpieczeństwa, tak? Że coś tam ci rama, on dalej będzie tym samym obrazem i dalej jak wy będzie, ta kompozycja będzie niczym, nic jej nie zaburzy, dodając jej tym obrazowi ramę. Dlatego to jest tak istotne, żeby też o tym pamiętać. No bo nie malujesz tylko dla siebie, tak myślę, że nie malujesz tylko dla siebie, ale może chciałabyś, żeby kiedyś w przyszłości twoje obrazy były oglądane, podziwiane przez innych. Ja zawsze też mam to w tyle głowy, że no po to robię, żeby nie tylko wypełniać swoje ego jakimś tam zachwytem, tylko po to, żeby później, oczywiście nie oczekuję tego, ale każdy z was chciałby, żeby ktoś powiedział, że mi się ten obraz podoba, tak? A nie po to, żeby nie wiem, ty już weź sobie to podaruj i ty już weź co innego rób, ale ja i tak będę to robić, bo no to już też jest, to jest to potrzebne, to nastawienie, żeby, bo to mówię, nie zawsze będzie wychodziło, nie, dobra już, nie przedłużając. Dobrze, teraz biorę czyste podobrazie i zaczynam tę batalię i ten etap tych konkretów, o których dzisiaj chciałem wam powiedzieć.
Dobrze, moi kochani, rozpoczynamy malowanie. Będę malował farbami akrylowymi. To będzie obraz z farbami akrylowymi. Maluję farbami akrylowymi firmy Renaissance. To są farby w tych, tego rodzaju. Są te w sumie, jeżeli tak przeliczać cenowo, to najtańsze z oferowanych pewnie na rynku farb. Używam dzisiaj tylko trzech kolorów, właściwie czterech, bo to będzie te podstawowe, żółty, chociaż nie będą one dzisiaj tak istotne w tym odcinku, bo to będzie ten pierwszy etap malowania obrazu i głównie skupię się na kompozycji, na tym szkicu i na tym, jak to, jak sobie właśnie ten obraz zaplanować, żeby ciągle mieć na uwadze to, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Tu podgląd zgubiłem. Mam tutaj, no dobrze. Dlatego dzisiaj siedzę w tej części pracowni, bo tu jestem bliżej biurka, bliżej mam tutaj komputer, na którym mam umieszczony fotografię tego obrazu, z którego będę korzystał, nanosząc go na płótno, ale przed rozpoczęciem tego to chciałem powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy dla Was pewnie, bo nie bójcie się korzystać z fotografii, nawet obrazów innych autorów, które gdzieś odnajdziecie w sieci, czy podoba Wam się. Ja często też się inspiruję i frapują mi jakieś zestawienie barwne, które w prawie autorskim jest coś takiego powiedziane, że jeżeli obraz w 15%, to jest bardzo niewymierzalne, niewymierne, ale różni się od oryginału, to nie jest już plagiat. Także nie bójcie się, że ktoś by Wam zarzucił, że popełniliście plagiat, malując jakiś temat, który jest... Później, no wiadomo, będziecie, ktoś, kto zobaczy ten obraz, powie, o, to jest ten, przecież to, ten, ktoś tam namalował. Zawsze możecie to zrobić w ten sposób, że jakieś elementy, no i po pierwsze, zinterpretować to po swojemu i nadać kolorystykę, przecież nie malujecie kopii, tak? Ja dlatego o tym będę mówił, że gdybym ten obraz, który teraz chcę namalować, to jest mój obraz, znaczy obraz i fotografia, z której korzystałem, żeby ten obraz namalować, to była też moja fotografia. Ale też nieraz zdarza się tak, że ktoś przychodzi do mnie i chce akurat konkretny, teraz ostatnio miałem taki na przykład, ktoś chce, żebym namalował z takiego starej reprodukcji gdzieś tam sprzed 100 lat jakąś ciekawą kompozycję właśnie kwiatową, to ja też nie będę się obawiał tego, że po pierwsze, że to już tam ma znamie czasu na sobie i to już poszarzałe, wyblakłe i tak dalej. Ja to zinterpretuję po swojemu, może troszeczkę w kompozycji, może tam dodam jakieś elementy, żeby to nie było... toczka w toczkę idealnie to, co na tym, bo ja przecież nie maluję kopii, tylko maluję interpretację tego obrazu, czyli taką inspirowaną tym obrazem, a nie... Dlatego nie bójcie się takich inspiracji, które gdzieś tam odnajdziecie w sieci, czy gdziekolwiek indziej, przyglądając jakieś obrazy i że chciałbyś namalować taki obraz i później nie, bo to ktoś powie, Zawsze możesz to zrobić po swojemu i żeby nikt ci nie zarzucił, że... Albo nawet właśnie zakomponować go inaczej. O tym właśnie zaraz powiem. Dlatego dzisiaj mam tylko te trzy kolory. To jest żółty, czerwony, żółta cytrynowa, czerwony karmin, niebieska to jest ultramaryna. Nie będę używał czerni. No jedna jest... Nie, to nie będzie farba renesansu, tylko akurat Amsterdam. Zamiast czerni użyję błękitu pruskiego. Pruski, Prusian Blue. I dlatego, żeby też, bo jeżeli będziecie używać za dużo czerni, właśnie o czerni też już wielokrotnie mówiłem, próbujcie malować na początku, zastępując właśnie czerni jakimś ciemnym kolorem, albo mieszając takie ciemne kolory, żeby to nie było takie idealnie, żeby to nie było czarne, żeby od razu nie uczyć się takiej surowości w obrazach, żeby ta czerń, ona nieraz będzie potrzebna i gdzieś tam trzeba będzie tak zaakcentować, żeby to było naprawdę dobitnie ciemne, ale żeby tego się wystrzegać, tej czerni w nadmiarze. I teraz tak. Pierwszy etap malowania obrazu to można, tak jak powiedziałem, to jest ten wstęp, czyli ten szkic, całe malowanie obrazu w szkic, rozwinięcie, czyli ta warstwa taka merytoryczna, najbardziej malarska i zakończenie. Dzisiaj się skupię na tych pierwszych trzech podstawowych elementach tego szkicu, tego komponowania, tej kompozycji przyszłego obrazu i to, od czego zaczynamy. Zaczynamy od wielkości. Druga to jest proporcje. Czyli jeżeli ja teraz będę tu się posiłkował tylko tym, co widzę przed sobą na obrazie, to nie skupię się na tym, żeby od razu
bawić się w szczegóły. Ja biorę cienki pędzel, biorę tu sobie przygotowałem i nie wiem, gdzie on jest. Jest tutaj. Cienki pędzel w sumie maluję tymi syntetycznymi pędzlami. Możesz wziąć szczeciniaka, możesz jakiś, po prostu, żeby nie było za gruby i obserwować z tego wzorca. Możesz oczywiście malować nie tylko z obrazu, nie wiem, z fotografii, czy tam skorzystać z innego tematu, innego malarza, czy z czegokolwiek innego, ale możesz też sobie ustawić jakąś martwą naturę, czy kwiaty w wazonie, które masz na stole i postawić i po prostu z niego, ale komponując obraz, to ja teraz będę posiłkował się tym obrazem, który będę chciał zrealizować powtórnie tych słoneczników, ale chodzi mi o to, że to jest o tyle łatwiejsze właśnie dla początkujących, że kiedy masz wybrany, po pierwsze, format mojego obrazu to jest 30, to jest podstawa, na 40 cm. Czyli on nie może być, jeżeli malujesz na przykład obraz tej wielkości, a korzystasz z wzoru, który ma, jest kwadratem, albo w zupełnie innej orientacji, że tu ma 40, a tu ma 30, no to musisz z czegoś zrezygnować, musisz tą kompozycję zbudować inaczej. Ja mówię tylko teraz o takim rodzaju kompozycji, gdzie te proporcje obrazu są takie same. Czyli jak tu jest 30 u podstawy, to tu mniej więcej. Ten obraz, który teraz będę realizował, te słoneczniki, one miały też taki format, także ja tutaj nie mam obawy o to, że chociaż na monitorze go widzę zupełnie w innych proporcjach. Ale w początkowym malowaniu, w odnajdywaniu tych wielkości i proporcji na obrazie, musisz najpierw go zaplanować. No nie wiem, tak jak pokazywałem wam Michaela, czy w ogóle malując portret, czy to każdy inny obraz. Biorę teraz ten błękit pruski, troszeczkę bieli, żeby on nie był taki bardzo, bardzo surowy. Tym bardziej on mi będzie takim, no będzie taką, no nie będzie czernią, ale będzie taką szarością błękitną, czy pruską, niebieską. I zaczynam od tego, żeby, mam tutaj, dobra, teraz widzicie te kwiaty. Ich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I teraz od góry ten pierwszy kwiatek, ten pierwszy słonecznik, on będzie miał, nie maluję od razu kształtu i wymalowuję jego tych piórek, chciałem powiedzieć, płatków, ale komponuję, że on będzie się kończył na przykład w tym miejscu na wysokość. On będzie tam, oczywiście te płatki, niektóre będą z nich, ale teraz ten górny, najwyżej położony kwiat, żeby znaleźć te wielkości, które go wyznaczają. Nie jego kształt, tylko te odległości, które ten kształt, te wielkości, na których on będzie leżał, czyli tutaj będzie do tego w tych miejscu, że on tu gdzieś w tych, oczywiście zaraz będę, i ten dolny, który jest bardziej po prawej stronie tego obrazu, czyli on gdzieś będzie tutaj się kończył. I po prostu najpierw sobie tylko takimi liniami zaznaczam, dokąd te kwiatki, tu będzie ten dolny kwiat, ten taki w centralnym miejscu, on będzie gdzieś dotąd. Teraz zaznaczam te wielkości, tylko te wielkości. Będzie taki duży, i jeszcze się nie bawię, on wiadomo, łodyga to będzie gdzieś tutaj, mogę sobie już lekko ją zaznaczyć, żeby ona tam będzie miała jakiś inny kierunek. Ten kwiat, który tutaj będzie najwyżej i najbardziej bliżej, najbliżej prawej krawędzi obrazu, to będzie gdzieś tutaj się kończył. I po prostu teraz zaznaczam tylko wielkości i jednocześnie proporcje, czyli wielkości w stosunku do poszczególnych wielkości. Czyli wiem, że obraz będzie dotąd, ten kwiat się będzie kończył gdzieś tutaj, żeby później przy każdym etapie malowania obrazów już, żebym to miał niezmienne, że jak to sobie zaplanowałem, oczywiście możesz już zaznaczyć mniej więcej, później, bo te ciemne punkty tych słoneczników, nie mówiąc o tym na samej górze, bo on jest mniej ciemny, ale tych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no tam sześć, że na przykład, jeżeli mam już ten kształt tego kwiata zaznaczony, to sobie tylko tak zaznaczyłem, oczywiście on nie jest trafiony, bo teraz
tu bym mógł tę odległość budować od tego środka, tego kwiata, tego słonecznika do tej krawędzi, tutaj go znaleźć. Ta wielkość jest gdzieś tutaj i widzisz. I tu się zaczyna układanka teraz taka, że jak będziesz tylko malować, tylko teraz zaznaczać te główne proporcje wielkości, sobie zaznacz, że ten kwiatek tutaj będzie no mniej więcej gdzieś taki, ten będzie już tutaj wychodził na krawędź, ale będzie gdzieś dotąd, ten będzie gdzieś tutaj w tę stronę, to już też nie musisz konkretnie, tylko takie kształty pozaznaczyć. Ten będzie, czyli jak już mam w miarę, to możesz takim po prostu tylko zaznaczyć tej wielkości i proporcje. Ten będzie, bo ja nie kopiuję tego obrazu, ten będzie tutaj i już teraz możesz, jeżeli masz to zaznaczone, pomału te proporcje zawężać do, bo tym ostatnim elementem, jeżeli podzielę ten proces pierwszy, ten wstępny malowania obrazów na to, że to jest wielkości, proporcje i trzecim to będzie kształt, to najpierw, o, znowu mi podgląd zniknął, czyli będzie za chwilę znowu podgląd, to nie jest tak, że dobrze, Radzik powiedział, że teraz najpierw te, no bo to na razie to musisz widzieć teraz to, że zaznaczyłem główne rzeczy, które ten dolną część, gdzie ten kwiatek będzie się tu kończył, ten kwiatek, gdzie się będzie kończył, ten na górze, tutaj mniej więcej takie są te proporcje i teraz już mogę zaznaczać te i będę później wiedział, w kolejnym etapie, jak to dalej poprowadzić. Ten będzie tutaj nachodził, ale to widzisz, ja nie, kształtu nie buduję na razie, wymalowując te listki tego kwiata, tylko gdyby w takim ogólnym zarysie takich kół będę, o, to będzie tutaj, ale będzie zachodziło, ten będzie tu gdyby przed nim, ten będzie w bardzo bliskim sąsiedztwie, tutaj to ten widzę, że już tutaj troszeczkę za, o, tu będzie się ten mniejszy kończył, tutaj ciągle badam te proporcje, ten będzie troszeczkę wyżej i tutaj będzie umiejscowiony. I na razie sobie tylko komponuję, od tego będzie tutaj taka odległość, te odległości, te wielkości, które tutaj będą na tym obrazie istotne. Ja chcę też was uczulić na to, że właśnie o tym, na tym to prawo autorskie polega i na tym, że to, że ten obraz, który malujesz, że ja to teraz będę chciał jak najbardziej wiernie zrobić i pokazać wam, że to jest istotne właśnie przy budowaniu tego obrazu, że wiem, co robię i że w tym miejscu, gdzie chcę, to te plamy będę kładł, ale to nie znaczy, że ty masz idealnie, bo możesz z kompozycji, którą interpretujesz, z której korzystasz, z fotografii, której korzystasz, możesz pewne elementy powiększyć, pomniejszyć i tak dalej. Chodzi mi o to, żeby generalnie na początku, żeby to nie było tak, że dlatego wam to pokazuję jako taki obraz bardzo właśnie dlatego kwiatowy, dlatego bardzo intuicyjny, że na wiele sposobów można to realizować. Ja zresztą zobaczycie, jaki będzie efekt końcowy poza główną kompozycją. To na pewno go inaczej zinterpretuję, bo chciałbym troszeczkę inaczej barwnie go zinterpretować, chociaż uważam, że ten jest bardzo ciekawy kolorystycznie, ale to jeszcze do tego dojdziemy. Chodzi mi o to, żeby po prostu teraz już, jak masz te wielkości pierwsze zasugerowane, to teraz możesz kształty w sensie takim, że możesz już te środki tych kwiatów gdzieś pozaznaczać ciemnym kolorem, tym właśnie, którym malujesz, tym bardziej ciemnym mam na pędzlu. Ale mówię, że to na razie mówię, tylko pokazuje, gdzie to będzie. Oczywiście możesz sobie już gdzieś tam zaznaczyć mocniej, jak już będziesz wiedział, że tu będzie mocniej ten kolor. Bo zawsze obraz maluje się od ciemnego do jasnego. Oczywiście przy akrylu jest tak, że jeszcze trzeba ten jasny kolor no, kłaść od razu tam, gdzie trzeba, bo może być inaczej troszeczkę jest przy olejach, ale przy akrylowym malowaniu to później, wiesz, jak taki żółć i jaskrawe, a żółć jest bardzo trudnym kolorem do malowania, to później nie odzyskasz, jeżeli nie trafisz w miejsce, gdzie ta żółć, ta bardzo intensywna będzie położona, to możesz później polec, dlatego że później nie uzyskasz takiej świetlistości tej żółci, jaką chciałbyś uzyskać. Nawet nie wiem, co tam było tutaj na dole, co to ja tam zrobiłem, nie wiem, z tej odległości nie widzę, ale
To mówię, nie będzie interpretacja, to będzie tylko interpretacja tego obrazu, a nie, tu już nawet mogę... I teraz popatrz, mam generalnie kompozycję, no i główne te, mogę też zaznaczyć, główne ciemne linie, gdzie tu na pewno też badać proporcje, ona, o, bardziej bliżej środka jest ta linia, czyli tu już przesunąłem to za bardzo. Jednak troszeczkę więcej tego błękitu pruskiego. I te najciemniejsze miejsca, od tego właśnie, i teraz już za chwilę będę budował kształty. Ale teraz, co z tym, jeżeli nie trafisz i dopiero na jakimś kolejnym etapie zauważysz, mogę drobiazgi, które będą budowały, ale to też już nie biorę tu, nie cyzeluję, że to będzie taki listek, że to będzie takie coś tam. Tylko te mocne rzeczy. Tu przy tym kwiecie będzie, widzę, tu będzie mocna rzecz. I od razu sobie te mocne punkty zaznaczam, bo to też będzie kolejna rzecz, która będzie mi wyznaczała. Popatrzcie, tu nie ma nic konkretnego jeszcze. Tu jest wszystko, wiadomo, że na tym etapie możesz uznać, że to będzie abstrakcja, jakiś kół. Ale teraz właśnie w tym trzecim etapie, czyli proporcje, wielkości, i teraz kształty. Możesz delikatnie już te kształty zaznaczać właśnie takimi ciemnymi posunięciami. Gdzieś ta łodyga tutaj, gdzieś tu będzie liść i te kształty, tu gdzieś będzie liść wychodzący gdzieś poza. Oczywiście możesz sobie ja to maluję po to, żeby teraz być bardziej wierny temu, co maluję, żeby wam pokazać, że można to zrobić nie tylko kopiując kratka po kratce tam każdy kolejny element obrazu, ale żeby on był, wiadomo było, że to był ten temat, który maluję z tej fotografii, czy z tego obrazu, którego tutaj użyłem. I od razu te mocne punkty zaznaczam. Tu będzie, jeżeli teraz najlepsza zabawa, bo tu już mam te pierwsze, to jest pierwsza podstawowa rzecz. Wielkości, proporcje, kształty. Mam szkic obrazu, mam kompozycję. Nie mam jeszcze kolejnych wielkości, proporcje i teraz kształty. Co do kształtów, to już wchodzę w kolejny, czwarty etap. Czyli to już są ten najbardziej merytoryczny w malowaniu, czyli już zakładam, to jest ta koncepcja malarska, czyli nakładam kolory, których będę chciał użyć do malowania tego obrazu. Ale to nie takie kolory, że od razu, wiecie, jak tam widzę jakiś tam szczególny rodzaj błękitu, to od razu ten błękit, tylko na początku zaznaczam, może powinienem jeszcze, kurczę, no nie zrobiłem tego, ale dobra, pójdę może w innym kierunku. Chociaż ten kolor był, nie wiem czy go mam, zobaczymy. Akurat ten mam, dobrze. No bo to też nie możecie zawężać. No. Błąd, a jeszcze tego nie zaznaczyłem. Okej, błąd popełniłem, bo chciałem tylko namalować dzisiaj, położyć tylko kolory i namalować to tylko trzema podstawowymi. Ale jeżeli już zakładasz jakiś, masz wybrany kolor, masz jakieś ciekawe zestawienie barwne, którego chciałbyś użyć, to już możesz ten kolor sobie położyć. Wezmę troszeczkę szerszy pędzel i teraz będę nakładał kolory tak, jak mówiłem. Bo jeżeli teraz z kształtem nie trafiłeś, z proporcjami nie trafiłeś, no to trudno by było teraz smarować. Dobra, pogubiłem się. No to teraz zaznaczę, że nie, to kółko muszę przesunąć jeszcze bardziej o 2 cm w tę stronę, czy w tę. Ten kwiat, on tutaj będzie się za wysoko, czy za nisko kończył. Muszę go przesunąć. No to tu by sobie nasmarował. Wiele linii, które by ci ten obraz jak gdyby zakłóciły i nie wybrnął. Dlatego tak ważną jest to, wchodzimy w czwarty punkt malowania obrazów, nakładamy kolor. I teraz biorę nawet, wiadomo, mieszaj kolory na palecie, ale mówiłem na przykład o świetlistości żółci. Teraz tam, gdzie będę tę żółć nakładał najbardziej świetlistą, to już mogę sobie położyć. I teraz nie żebym malował, cyzelował te kształty tej żółci i ten, ale będę miał bazę, podstawę do tego, że ta żółć najjaśniejsza będzie tutaj, w tych miejscach, gdzie... I ja, popatrz, ja nie maluję kształtów, nie cyzeluję każdego płatka. Mogę kierunkiem zasugerować, że to będzie... Popatrzcie, widzicie? Na tym już ten niebieski tu mi przebił i trzeba będzie grubiej nałożyć, żeby ta żółć... Ale to możemy to zrobić. Czyli tam, gdzie ta żółć świetlista jest, to już mogę sobie to nakładać i w takim zakresie to położyć. I mówię, bez kształtów, bez jakichś tam, w proporcjach już siedzi, no bo to jest, ale nawet jeżeli to będzie odrobinę w kolorze inne, to już mogę, widzicie, tu będę, już pobrudziłem sobie tym,
Ale biorę niebieskiego, dodaję, teraz wchodzę w zielenie. Robię ultramarynę z żółtą i nie będzie to jakaś bardzo specyficzna, soczysta żółć, zieleń, no ale będzie jakaś zieleń taka średnio, tak? I mogę już sobie te miejsca, gdzie, no jeszcze czerwienią sobie maznąłem, gdzie ta zieleń będzie, nawet tych płatków nie zaznaczyłem, ale sobie po prostu kładę tę zieleń później, z której sobie tam jakoś będę wychodził i będę budował na tych na te kształty. Tam, gdzie widzę, że gdzieś był między tym kwiatem, a tym, tu jest zieleń, tu gdzieś na jakiejś tylko łodydze będzie zieleń i po prostu gdzieś tam tylko sobie to przy kolejnych etapach malowania, tu nawet będę to zmieniał, będę może z tego obrazu na bazie tego jeszcze, podejrzewam, że to jeszcze będzie lepszy obraz niż ten, który na wstępie widzieliście. I biorę kolejny pędzel i ten wycisnąłem tu jeszcze ten turkusowy, bo tak mi się tu spodobał. Może jeszcze powinienem troszeczkę bieli do tego użyć, ale nie, dobrze, bieli. Już się biel kończy, trzeba będzie do kolejnego odcinka dokupić biel. I słuchajcie, biel, ultramaryna i nakładam, żebym tylko sobie na tym etapie i na tym pewnie ten odcinek zakończę, ja mi troszeczkę przesnie, żeby, o, tutaj on jest jaśniejszy niż na tamtym obrazie, ale tu będzie taka ultramarynka rozbielona, no to sobie zakładam i już całą płaszczyznę, tym bardziej, że na tym początkowym etapie ten kolor najbardziej, to płótno najbardziej pije ten kolor, to już mogę sobie na całym tej powierzchni zaznaczyć, tutaj gdzieś też, gdzieś tam, gdzie ta będzie, tu gdzieś w tym i widzicie, nie wymalowywałem tych kwiatów w ten sposób, żeby każdy z elementów gdzieś tylko, żeby to się tym bawić, żeby po prostu od ogółu do szczegółu, od ogółu do szczegółu. Żółte mam tylko te jaśniejsze pozakładane. Teraz biorę ten turkus, troszeczkę go tutaj rozbielę i w tych miejscach, gdzie on by fajnie tutaj leżał, to taki turkusik gdzieś tam będzie przebijał, gdzieś tutaj będzie przebijał i po prostu tu na pewno będzie duża część. I zakładam ten kolor na takim etapie właśnie w ten sposób. Gdzieś tu podejrzewam, że będę musiał, czy będę chciał później to inaczej jeszcze poprowadzić, ale na tym etapie. I teraz mogę sobie znowu wrócić do tego, żeby gdzieś drobnym, cieńszym pędzelkiem, ale żeby to w ogóle nie przesadzić. Tu w ogóle tych ciemniejszych barw, dobrze, jeszcze te ciemne barwy położę. Czyli tą ciemną ultramarynę może troszeczkę i dodam karminu, żeby to nie była taka czysta. Tu na pewno jak będę, ja mówię, chcę się teraz pobawić tylko tym, żeby ten kolor położyć na całym tym. Tu na pewno będzie ten ciemniejszy kolor. No widzicie, dobrze, że mam tą taśmę na tym, bo nie pobrudzę sobie listwy sztalugi. I po prostu ponakładać. I teraz, jeżeli tu znowu mi podgląd zniknął i jeżeli sobie tutaj ponakładam te niebieskości tu gdzieś tych kierunków po, no tu będzie tutaj się działo, to tutaj pozakładam, nawet sobie porozcieram te rzeczy, które miałem wcześniej. Ten kwiat był tu będzie ten środek, tutaj tej żółci nie położę. No to teraz jak sobie wezmę na koniec cieńszy pędzelek i teraz tylko wzmocnię i już będę sobie tam jakieś fragmenty tego kwiata budował. Tu, gdzie będzie ten, gdzie będą te ciemniejsze łodygi, tu, gdzie będzie ten liść. Ja nie robię tego teraz, tu już sobie zasugeruję, mam za miękki pędzel, ale trudno. I ten błękit pruski się skończył. To ja mogę sobie te ciemniejsze miejsca już położyć. Jeszcze go wycisnę odrobinę i żeby te kółka, żeby to już chociaż było, przepraszam, widać, że to jest ten, że to jest, są słoneczniki. No, na każdym etapie powinno to być widać. To tylko w tych ciemniejszych miejscach, już fakturę sobie wprowadzam, tu będą te ciemniejsze miejsca. I po prostu jak mam trafione, tu jeszcze tego nie zaznaczyłem, tego kwiatka, który będzie gdzieś tutaj, niech on tutaj się pojawi. Tutaj będą te ciemniejsze rzeczy, tu będzie gdzieś ta łodyga wystawała. Tu przy tym, bo tu ten kwiat troszeczkę, no, to sobie mogę te po prostu, o, tutaj kształty ponakładać od ciemnego
tu będzie gdzieś ciemne, tutaj będzie gdzieś ciemne. I sobie tak będę budował ten obraz w ten sposób. Nie wiem, czy ja po prostu zrobię... O, i mam jeszcze żółtej z karminem, to taki więcej żółtej, mniej... więcej żółci, mniej czerwieni, czyli tego karminu. I też jakiś szerszy pędzelek i taką żółtą, prawie oranżową, troszeczkę tu namieszałem sobie takiej właśnie żółci, no może nawet za dużo tego oranżu dodałem, nie, chociaż może będzie. To sobie też pozaznaczam tutaj już, popatrzcie jak ja to robię, jak w miarę, że tak powiem, grubo. No te jasne kolory, mówię, że one siadają tak, że po prostu później będzie trudno je i nakładam. Może jak chcecie, to czekajcie chwilę, żeby przy takim nałożeniu rysunku, żeby wam to się nie brudziło. Przy malowaniu olejnym to zupełnie inaczej wygląda, ale tutaj o, tu będzie na pewno ten oranż. Tu będą te, tu mi troszeczkę bardzo, za bardzo się to... No ale w ten sposób właśnie tu nakładam już ten kolor, który... Tutaj już nie będzie tego, tu jeszcze będzie na tym, bo tu będzie ten kwiat, który będzie tutaj tak sobie gdzieś dalej leżał. Tutaj tego jeszcze też zgubiłem, który tu będzie w tym, ale może kompozycję też troszeczkę zmienię. W każdym razie chodzi mi o to, że już mam nałożony, no i do teraz wracam do tych środków. To już będzie taki nawet coś w rodzaju, no powinienem to... To będzie inny obraz od tego, w sensie takim, że ten kolor... O, nie będzie, oj, te ciemniejsze miejsca może są zbyt ciemne, ale to będę rozjaśniał, bo tam będę wprowadzał inny kolor. Ciemniejsze też już sobie te środki pozaznaczam i później tylko będzie wystarczyło, że przejadę, dodam troszeczkę bieli i ten kolor w środku tych w środku kwiatów będę zmieniał. I pomału będę sobie tu budował, rysunek wprowadzał. Tu będą już te, ta zabawa z tymi liśćmi. Tu gdzieś będzie, o, jeszcze tutaj jakiś zieleń. I na początku w ten sposób to widzicie wygląda. Tu zawsze te ciemniejsze miejsca sobie mogę pozaznaczać. Niech to będzie swobodne. Macie obraz zakomponowany, macie już te najciemniejsze miejsca położone i możemy sobie pomału te, o, tu już jakiś kształt zbudować, tu pododawać właśnie drobiazgi, ale już teraz znowu powinienem jeszcze troszeczkę żółci, już nie chcę tego brudzić, ale w ten sposób ten obraz będzie wyglądał, że będę, mam ten pierwszy etap, mam kompozycję, mam wielkości poustalane, mam proporcje poustalane. Jeszcze może nie widać, ale powinno być widać, że to są kwiaty, chociaż to widać, moim zdaniem. Ale żeby być bardziej tam jakimś szczegółowym, to teraz musiałbym po prostu wziąć i zrobić to. To już będzie z pół godziny, kurczę, na takie parę plam, co ja tutaj wyprawiam. Dobrze, i tu jeszcze może tej żółci tu nałożę, że skoro mamy już to na palecie, żeby to wykorzystać. Co jeszcze? Tutaj podokładam, żeby już przy okazji możesz tutaj sobie gdzieś tam powprowadzić, ale brudzę, dlatego chciałem, żeby to, nawet się nie spodziewałem się, że będę to ten kolor już nakładał. Ale że chciałem wam tylko szerzej powiedzieć o tej kompozycji i o tym, jak to, o, te podstawowe rzeczy tutaj, o, i ten kwiat będzie tutaj. I w ten sposób, jeszcze mi tu brakuje tej niebieskości, ale to już nie tym żółtym. Gdzie tu jeszcze tej, a, tu jeszcze tej żółtej, może jak mam to na pędzlu, a, jest bardzo zielono się zrobiło. Dlatego to z tym poczekam, aż to przesnie i w następnym odcinku będę już malował. Już będę się bawił tu, czyli... Wielkości, proporcje wielkości i kształty. Jeszcze ten niebieski tam na tych, żeby to już mi to też przysychało. Za dużo tego błękitu pruskiego wycisnąłem i teraz zostanie na palecie. Będę musiał zaraz... Na tym to też polega, że później sobie psuję obrazy, bo mi później żal. Kurczę, malarzowi nie powinno być żal, czy malarce nie powinno być żal farb, bo to... Później sobie pluję w brodę, że... Ach... Wiecie, co wtedy najczęściej robię? Jak mi na przykład dużo ciemnego koloru, albo nawet na palecie zostaje kolor, to sobie to właśnie zrobię, bo mam tam parę po raz zaczynanych obrazów, i które już, czy nawet bardziej skończonych obrazów,
A że moje obrazy są na tyle... zawsze robię to, też wam to polecam, że o, że na przykład jak mam obraz, no ten jeszcze nie jest skończony, ale jak mi zostają farby na obrazie, to sobie namaluję te krawędzie. Bo później taki obraz, to nawet jak później ktoś od ciebie go kupi, to on już jest, ma krawędzie obmalowane. Najczęściej to robię w tonacji obrazu, właśnie ciemnym kolorem, z jakimś zaczerpniętym. Chociaż nie zawsze takim, żeby to było, odcinało jak gdyby, a nie, tych baboli, które gdzieś tam wyszły na krawędzie obrazu. Też wam pokażę, jak to, dobrze, może przy okazji, kurczę, biorę szeroki pędzel. Jak malować takie krawędzie? Kurczę, a może nie na ten odcinek. Dobra, pokażę. Dobrze. Nie, najpierw skończ to, co chciałeś powiedzieć i dopiero później będziesz mówił o tym. Może komuś to będzie pomocne. Bo miałem ten niebieski tam. Tuż białego nie ma. Tu jeszcze chciałem ten niebieski. On jest za ciemny, ale położyć tą ultramarynę. Dobrze, jeszcze tej bieli. Moi kochani, to jest po prostu zabawa. A, że zabawa jest przednia, to nikomu nie muszę tego uświadamiać, to już to zaczął robić, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Także tutaj ten mogę sobie, żeby później, wiecie, w następnym etapie malowania obrazu, żeby, no już tu sobie żółcią pobrudziłem, żeby to jak najmniej było tych, no... tych miejsc, w których jeszcze nie mam farby i później nawet, o, tu mam jakąś niebieską, tutaj tej zieleni, dodam tutaj trochę tego błękitu pruskiego i już będę miał inną odmianę zieleni i tutaj sobie tych łodyg. Oczywiście później nie będę tam detalicznie wszystkiego robił w ten sam sposób, albo i zrobię, pokażę wam, o, tu sobie brudzę już ten, brudzę sobie listwę sztalugi, ale o, i w ten sposób mam założoną całą płaszczyznę obrazu kolorystycznie. No tam wiadomo, brakuje w pewnych miejscach, ale tu nie chcę na przykład tą intensywną, jasną żółcią wierzać, bo mam w sąsiedztwie ten błękit pruski i go pobrudzę. Także biorę szerszy pędzel i z tych farb, które mi zostają, w taki sposób to robię, że biorę ten ciemny kolor, który sobie tam wybrałem i akurat mam tego dużo, tego błękitu pruskiego, szerszy, ten ma, nie wiem, to dwójka jest, taki szeroki pędzel i bierzesz tak. Tak trzymam. Tu jest lice obrazu i maluję go w ten sposób. Żeby nie z tej strony, bo jak tu położysz po tej krawędzi, będziesz jechał, to będziesz wjeżdżać na obraz, tylko w ten sposób. I maluję w ten sposób. Pędzel jedzie po krawędzi. Nawet jeżeli widzicie, tu zamaluję krawędź od wewnątrz, to krawędzi zewnętrznej nie obmaluję. O. I w ten sposób sobie ten obraz, ten nadmiar farby, którą mam na palecie, wykorzystam. Także na tym to polega. No i to wykorzystam poza odcinkiem. Także bardzo mi było dzisiaj miło, że byliście ze mną i w ogóle, że mi się udało ten... Teraz już powiem, bo ostatnio zrobiłem premierę. W ogóle nagrałem tam ten odcinek tylko po to, żeby pochwalić się, powiedzieć wam o tym, że otwieram Grupę Kreatywni Polska, że zapraszam was bardzo serdecznie, że teraz już nie ma tego obowiązku wpłacania, chociaż bardzo liczę na to, że mnie będziecie wspierać, bo przydałoby się. Ale chodzi mi o to, że po prostu chciałem wam powiedzieć, że otwieram, że tam mi tylko prośbę wyślę, dlatego wysyłajcie prośby, jeżeli chcecie się znaleźć w grupie Kreatywnie Polska na Facebooku, tej zamkniętej, a ja was będę dołączał i będę się cieszył z tego, że będziecie ze mną. Dzisiaj nawet w tym widziałem i tak sobie pomyślałem, że odkryłem nową funkcjonalność i chcę o tym zrobić, tylko nie wiem, jak tam mój sprzęt to uciągnie, żeby po prostu robić takie streamy na grupie. To na pewno w przyszłości, jakiejś najbliższej, będę chciał to robić, żeby być bliżej was i żeby, no bo trudno pisać do wszystkich, ale będę to robił sukcesywnie i będę coraz więcej czasu poświęcał na to, żeby być dla was, żeby pomagać wam. Czyli kochani, było mi bardzo miło, że byliście. Ważną rzeczą jest, jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Jeżeli malujesz obrazy i to na koniec powiem, to nigdy nie staraj się namalować, żeby namalować lepiej niż inni. Jak będziesz starał się malować lepiej niż malują inni, to nigdy nie namalujesz tak, jak potrafisz najlepiej. Po prostu
nie porównuj się, maluj swoje, rób swoje. Pamiętaj o poprawności kompozycji, baw się tym kolorem, baw się tym. Będę w następnym odcinku mówił o tym, jak to, że to nie znaczy, żeby. Bo na tym dzisiaj chciałem się skupić, żebyś malując nie opowiadała o tym, co widzisz, czy nie opowiadał o tym, co widzisz, tylko obserwował i realizował ten obraz w taki sposób, żeby to było wynikiem obserwacji, a nie opowiadania o tym, że kwiat to ma zieloną łodygę, słonecznik ma żółte płatki, czy tam pomarańczowo-żółte, a środek, widzicie, nawet w moich słonecznikach te środki są bardziej niebieskie niż tam jakieś brązowe, czy tam jakieś, jakaś to jest umbra, czy jakiś tam odcień właśnie brązu, czy czegokolwiek innego. Chodzi mi o to, żeby obserwować i żeby to było wynikiem waszej obserwacji, żeby te wielkości, proporcje, żeby to wszystko zachować w obrazie i pamiętać o tym, o poprawności kompozycji, że kompozycja może być dynamiczna, bardziej dynamiczna, mniej otwarta, zamknięta, ale zawsze pamiętać o tym, że to jest twoje, wynika to z twojego jakiegoś przemyślenia, a nie tylko dlatego, że chcesz namalować, nie wiem, postać i ta postać zajmuje na obrazie tyle. Jedną trzecią stanowi, a dwie trzecie stanowi tło. Tak, to nie jest poprawne w sensie takim, że no oczywiście, jeżeli ta postać jest tylko po to, żeby tam sugerowała jakieś, nie wiem, miasto, coś tam, co, i ona jest tylko jakimś kolejnym elementem, który ma pokazać tą zabawę w tych pozostałych innych częściach obrazu, to owszem, ale jeżeli to ma być na przykład, malujesz postać i komponujesz i ta postać jest najważniejszą częścią obrazu, to ona nie może mieć, wiecie, jednej trzeciej całości, tak, a dwie trzecie stanowić tło. To musi być raczej bardziej wyważone, ona musi być większa w proporcjach, tak samo jak portret, to nie może być portret na jednej trzeciej, tu główka, a reszta to tło i jeszcze nie wiadomo później, jak to tło zrealizować i co tam z nim zrobić, czy tam faktury nałożyć, coś tam, żeby, jak malujesz portret, no to portret, jeżeli malujesz kwiaty, no to kwiaty, żeby to było widać, że kwiaty, a nie, ja teraz nie maluję kwiatków, żeby tu jeden kwiatek, drugi kwiatek, trzeci kwiatek, 8 kwiatków, jak będzie u mnie, a reszta to będzie tło i zabawa. No owszem, może jak... Chociaż przy tej kompozycji to nie tej. A tu mam. Z tym teraz co malowałem. Przy tej kompozycji to tutaj będzie zabawa kolorem, no ten, ale to będzie widać. Tu nawet sprecyzuję, jakie to będą kwiaty, tak? Ale tu będzie zabawa kolorem, światłem. Tu będzie się działo, tak? O to mi chodzi. Także bawcie się tym. I pamiętajcie o tym, żeby nie porównywać się, tylko malować, bo jak będziesz się porównywał, to zawsze nie porównuj się, po prostu no, malujesz gorzej niż potrafisz. I jeszcze jedna rzecz, że jest takie przekonanie, że kocham to, co robię. Kocham to, co robię. To jest, już kiedyś o tym wspominałem. To jest bullshit, to jest po prostu, to jest nieprawda, ja sobie dzisiaj tutaj też, ale w ogóle to przygotowałem tyle notatek, żeby ten materiał zrealizować, dobrze, wrócę do tego, bo, czyli kształty, proporcje, inaczej, wielkości, proporcje, kształty, faza malowania obrazu i później kolor, który nakładam, żeby zapełnić całą płaszczyznę obrazów, czyli to założenie kolorystyczne tego obrazu. Ten plan kolorystyczny obrazu, to jest ten czwarty punkt, który dzisiaj zrobiłem. Kolejne będą, to już będzie ta merytoryka, ta malarska, te rozważania malarskie, które będziemy ten piąty i szósty punkt w kolejnym odcinku na pewno zrobić. Ale gdzieś to sobie zapisałem i kurczę, teraz nie mogę tego znaleźć. Tak, rób to, co kochasz. Rób to, co kochasz. No to nie wiem, jak to rób to, co kochasz. Kochaj to, co robisz. Kochaj to, co robisz. Ja z takim nastawieniem właśnie do życia podchodzę. Niezależnie, czy jestem na działce, uprawiam tam jakieś roślinki, czy ten, to kochaj to, co robisz. Jeżeli robisz to z miłością, to nie będzie ci, wiesz, ani to nie będzie trudne, ani to nie będzie stanowił jakiś... Owszem, przyjdą jakieś zniechęcenia, przyjdą ten... No i mówiłem o tych strachach, nie? To też w jakichś odcinkach, że strach przed brakiem informacji, strach przed porażką, no i ten trzeci strach, który jest już bardziej uzasadniony niż te dwa, które są w ogóle fikcją, czyli strach przed brakiem informacji, czyli brakiem doświadczenia, strach przed porażką, czyli który nie możesz, musisz
zawsze być gotowa. To jest nieuzasadniony strach. Tak, nie bój się tego robić. Po prostu jeżeli odkryjesz w sobie taką iskrę, taki gdzieś tam potrzeb serca, czy jakiś taki no potrzebę taką wynikającą z tego, że a może spróbuję, a może to mnie wciągnie, a może... I na pewno cię wciągnie, bo to ja wiem o tym, że tak to działa. Dlatego zapraszam do grupy kreatywnej, dlatego Kreatywni Polska na Facebooku zamkniętej. Będzie się wiele rzeczy działo w moim życiu. Teraz się dzieją wspaniałe, fantastyczne rzeczy. Miałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która, ale to już może nie będę tego robił, bo wielu mi zarzuca, że nie powinienem mówić tutaj o tym moim zaangażowaniu wiary w Boga. Poza tym, zajmij się tu malowaniem, a tam wiesz, wiara jest w Boga, to sobie zostaw, niech każdy ma to w sobie. Ale ja nie mogę żyć w takim przekonaniu i teraz też będę robił odcinki kolejne na tym, na moim opuszczonym kanale, który przestałem jakoś w pewnym momencie i będę do tego wracał i tam będziecie mnie poznawać od tej duchowej strony, od której, bez której nie wyobrażam sobie, żeby można było robić to dla mnie. Ja sobie tego nie wyobrażam, nie wiem jak wy, ale bo naprawdę czasy są trudne i my tak żyjemy, jesteśmy tu na chwilę i jesteśmy tutaj po to, żeby jednak, wiecie, są ważniejsze rzeczy niż malowanie obrazów, znaczy dzielenie się pasją, dzielenie się miłością w tym, co robisz, to jest fajne i polecam i zachęcam do tego, ale też są takie istotne rzeczy, żeby po prostu żyć w tej miłości i żyć w tym, co nam Bóg oferuje, a nie tylko po to, żeby jakoś tam to będzie. Dlatego, wiecie, opowiadam to w ostatnim odcinku, ale już nie będę do tego wracał. Aha, i jeszcze jedno, bo jak nagrałem ostatni odcinek, mówię tak, zwolniłem te z obowiązku, z takiego przymusu, czy jakiejś bariery, którą jest wspieranie mnie na Patronite, czy w ogóle w jakimś inny sposób, żeby to było przepustką do konta Kreatywni Polska. I tak sobie myślałem, kurczę, Rezik, to teraz... Ale wiesz, jak powiesz ludziom, że wiesz, jak doceniają to, co robisz, jest to im dla nich wartościowe, jest im to przydatne, no to po prostu zobacz, co teraz się będzie działo. To po prostu będzie tam przyrost taki, że... Takie ludzkie myślenie, nie? Po prostu i myślę, kurczę, jeszcze mówię, podałem numer konta pod tym, mówię, a to teraz dopiero, ja już będę miał na rachunki, na wszystko, żeby tu zapłacić, żeby to wszystko utrzymać, żeby komputer nowy w przyszłości i ten, a mówię, nie, a tutaj zamiast rosnąć, to spada jeszcze mniej niż było i w ogóle. Ale nie zniechęca mnie to. Po prostu chodzi mi o to, że muszę teraz po prostu nadrabiać to, żeby... Wiem, że wiele osób mi pisze, że chcą mieć moje obrazy, że tam... dlatego muszę... Mówię, nie, to nie może być w ten sposób. Dlatego tak zrobiłem, żeby to nie było barierą do dostania się do kreatywnych. A jak będzie jeszcze, będę nagrywał to po angielsku, to już zupełnie będzie pewnie ta kwestia finansowa przestanie istnieć. Ale chodzi mi o to, że muszę teraz w tym, dlatego tak dużo czasu poświęcam na to, żeby też malować, żeby po prostu maluję, bo kocham to, co robię, ale chodzi mi o to, że do wszystkiego podchodzę z miłością i z takim zaangażowaniem, do czego rękę, nawet do, nie wiem, jak w samochodzie coś naprawiam, ale chodzi mi o to, że po prostu muszę się skupić na tym, żeby z tego, co robię, potrafię robić najlepiej. Myślałem, że wystarczy po to tylko być dla was, żeby tu wam, z wami się dzielić wiedzą, doświadczeniem i pokazywać, jak i czy uczyć was, jak to robić. Ale nie, to tak nie działa w tym moim przypadku, bo to takie było myślenie troszeczkę na wyrost. Mówię, to mnie docenią, to mnie tam wesprą, nie? Nie, będę zarabiał na tym, że będę wam sprzedawał, czy tam, to będą naprawdę niewielkie koszty, obrazy, będę się tym dzielił. A to, co tutaj z tego będzie wynikało, to no mam nadzieję, że w przyszłości, jak będzie to po angielsku, mój angielski jest coraz lepszy, to będzie, to będę, to tam wystarczy.
Zapraszam do kreatywnych. Lajkujcie, subskrybujcie. W ogóle tam już moich subskrypcji coraz więcej. A ja będę chciał wam pokazywać obrazy. Na Facebooku będę pokazywał obrazy, które mam. Bardzo chętnie się z wami podzielę. I to nie jest tak, że wiesz, nie będziecie stać. Bo to nie jest kwestia pieniędzy, nie jest najistotniejsza. To też przy malowaniu nie jest. Wiesz, jak podchodzisz do tego w ten sposób, może jeszcze tylko też o tym powiem i kończę, że chcesz, bo tak też takie głosy miałem i też takie osoby się do mnie zwracają z takim pytaniem. Panie Adamie, czy z tego malowania to w ogóle można żyć? To jest tak, jakby wiesz, zapytać, czy ze sprzątania ulic można żyć, albo czy tam z każdego innego, jeżeli robisz to, kochasz to, co robisz. To po prostu, oczywiście, że tak. Oczywiście, wiesz, nie powiem ci, że teraz zaczniesz sprzedawać, chociaż też będę mówił o tym, jak to robić. I powiem, ale pomyśl najpierw o tym, żeby to, co robisz, to, co po pierwsze podobało się tobie i nie zniechęcało cię, jakieś kolejne błędy, jakieś potknięcia, czy jakieś... To zwróćcie do mnie, zwróćcie do grupy kreatywnych. Podpowiedzcie mi, powiedz mi, co tam... To owszem, ja ci powiem. Ale też, żeby to cię nie zniechęcało i powiedzieć, nie no, to teraz to... Czy ja zarobię na to, żeby żyć, żeby... Jeżeli się będziesz zastanawiać na początku nad tym, zrobię to, bo to warto, bo to... Fajne pieniądze się zarabia, nie? Jakby tak obraz sprzedać za 3000 zł, namalować go w 5 dni, to będzie fajnie. Nie, to tak nie działa. Po prostu, wiesz, jeżeli to będziesz robić systematycznie, z jakimś zaangażowaniem, wkładać w to serce, to przyjdzie taki czas, że nie będziesz się martwić o pieniądze, nie będziesz się martwić o to, czy ten obraz sprzedasz, czy nie. Jeżeli będą ludzie widzieć w sobie pasję, że to robisz z przekonaniem, że to robisz z miłością, to po prostu zawsze to będzie, gwarantuję ci to, że to będzie po pierwsze spełniać potrzebę, pragnienia twojego serca, a po drugie to, wiesz, tym sercem podzielisz się z innymi i oni będą chcieli. Bo żeby ktoś kupił twój obraz, to jemu musi najpierw się ten obraz spodobać. On musi mieć potrzebę, pragnienie tego, żeby on chce go mieć. Ja chcę mieć ten obraz. Choćbym go wziął na raty, poszedł do prowidentu, to chcę mieć ten obraz. Chcę go kupić od ciebie. Za każdą cenę, wiesz. Także zapraszam was na kolejne odcinki. Będę, już nie obiecuję, bo ja już nie wiem, co to będzie w ogóle z tą premierą się działo, bo ja też sprzęt dzięki pomocy Piotra troszeczkę mi lepiej funkcjonuje, ale to też nie jest takie, że wiesz, dzisiaj będzie dłuższy odcinek, dlatego nie wiem. Nie planuję, kiedy to się ukaże. Mam nadzieję, że kiedy to będzie, już tam przesuwałem te wcześniejsze premiery. Pamiętacie ostatnią premierę? Kurczę, zrobiłem ten... I zapowiedziałem, nie, że to będzie bez premiery. W ogóle, że już pewnie będzie spali, a później zrobiłem ten film, rzuciłem. Jeszcze pomyliłem daty, bo tam miało być... Pomyliłem... A mówię, nie, są ludzie, na Facebooku mi ktoś odpowiedział tu. I zrobiłem premierę o 2:00 w nocy. Było 8 osób. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Były fajnie, fajne osoby. Tam parę zdań wymieniliśmy z sobą. Dlatego bardzo, bardzo mnie to ucieszyło, że nawet 8 osób w nocy, w środku nocy, o 2:00 w nocy. Dzisiaj nie będę tego tak robił, bo nie wiem w ogóle, kiedy to się ukaże. Także zapraszam was na kolejne odcinki. Ten nagram już niebawem. Kolejny, tylko farby przesną. Dzisiaj może jeszcze, już dzisiaj może nie, ale jutro. I po prostu będziemy wspólnie. Tutaj się będzie pięknie. Będziemy... Jestem dla was, żeby was motywować, żeby was zachęcać, zapalać do malowania obrazów. Krok po kroku, tak to robię. Mam nadzieję, że wam się dzisiaj podobało, że nie przedłużyłem, już nie przedłużę. Także subskrybujcie, lajkujcie. Jeżeli mnie chcecie wspierać, to bardzo proszę. Ja tak żyję. Wiecie. Po prostu ja mam taką wiarę w sobie i mam tak widzę do przodu w sensie takim duchowym, jak to jest mieć po prostu wiara. To jest podstawą do tego, żeby do tego, co cię czeka, co nieuchronne, czego się spodziewasz po prostu, czego się spodziewasz i dowodem na to,
co niewidzialne, co nie istnieje. I ja wiem, że niektóre rzeczy, że będę miał nowy komputer, że będę miał nowy aparat, że będę mógł robić i realizować filmy z udziałem dwóch kamer, bo bardzo chciałbym, no dzisiaj nie pokazałem, ale może w przyszłym odcinku już wezmę małą paletkę i będę wam pokazywał, jak kolory mieszam, bo to jest też istotne, żebyście to widzieli. Zapraszam was do kolejnego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie. Kocham was bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo, bardzo mocno i w ogóle całuję was, ściskam, przytulam do serca i bądźcie ze mną, a ja będę zawsze z wami, dopóki mi tylko sił starczy i zapału. A zapału pewnie nigdy nie ten. A ja, jakie mam pomysły nawet. Dobrze, to już w następnym odcinku. Miałem jeszcze coś powiedzieć. Jak mi się przypomni, to jeszcze dogram kawałek. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Cześć.